To jest nowe rozdanie po drugiej turze wyborów samorządowych. Nowe rozdanie rzeczywiście, no bo jak popatrzymy na wyniki w poszczególnych miastach, to będziemy mieli w niektórych magistratach, ratuszach nowe miotły, no ale nie wszędzie, ponieważ jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, to już są wyniki ze 100% obwodów głosowania. We Wrocławiu wygrał Jacek Sutryk, pokonując Izabelę Bodnar. W Krakowie, drugim emocjonującym mieście, tutaj wszystko toczyło się do ostatnich chwil. Tutaj oczywiście jeszcze grafika z Wrocławia, 68,3% poparcia dla Jacka Sutryka popieranego przez Koalicję Obywatelską. Izabela Bodnar to jest reprezentantka Trzeciej Drogi, 31,7% poparcia. Jeśli moglibyśmy zobaczyć Kraków, najprawdopodobniej jest teraz w kolejności, to tutaj do ostatnich chwil toczyła się walka o prezydenturę. Aleksander Miszalski, reprezentant Koalicji Obywatelskiej, 51% poparcia. Łukasz Gibała, bezpartyjny, 49%, i tutaj rzeczywiście do ostatnich chwil szło to na żyletki. No i jeszcze Rzeszów, miasto, które również emocjonuje nas. Tutaj w studiu i nie tylko. Konrad Fijołek, urzędujący prezydent, 54,9% przeciwko reprezentantowi Prawa i Sprawiedliwości Waldemarowi Szumnemu, który cieszył się poparciem 45,1%. A ze mną w studiu znakomici goście. Od mojej strony Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry. Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Oraz Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, frekwencja wyborcza 44,5%. Nie za duża, ale chciałbym zadać na początek pytanie pani poseł. Zdecydowana porażka Prawa i Sprawiedliwości w dużych miastach. Dlaczego ten wielkomiejski elektorat nie chce na was głosować? To na refleksję naszą dotyczącą dużych miast oczywiście przyjdzie czas, natomiast chciałabym wskazać też te duże miasta, w których jednak doszło do drugiej tury, w której czy Platforma, czy szeroko rozumiana koalicja nie osiągała tego pułapu i wyników w pierwszej turze. Mówimy tutaj o Gdyni, o Poznaniu, o Kielcach, o Elblągu. Tam z kolei wchodzili absolutnie Poznań i Elbląg, to są nasi kandydaci, którzy też do tej drugiej tury weszli, więc ale widać ta druga tura to jest sukces? No, ja uważam, że w kontekście dużych miast, które zazwyczaj były bastionem Platformy Obywatelskiej, dzisiaj koalicji, to jednak jest duży sukces, no bo w Poznaniu od lat jednak prezydentem jest prezydent Jaśkowiak i tutaj ta pewność co do jego drugiej tury nie była tak przesądzona, więc uważam, że powinniśmy oczywiście wyciągać wnioski, ale też nie zapominać o tym, że duże metropolie to nie jest cała władza samorządowa i że ta władza samorządowa to są bardzo często wójtowie, to są właśnie ta pierwsza tura wyborów, w której pokonaliśmy zdecydowanie Platformę Obywatelską, koalicję rządzącą, 166 powiatów. No tutaj też musimy wskazać, że patrząc na poparcie też, którego udzielali w ramach skali całego kraju. W 2018 mieliśmy 5 miast, w których rządziliśmy. Dzisiaj tych miast jest 10, z tego co obserwuję po wynikach Państwowej Komisji Wyborczej. Plus, jeszcze raz podkreślam, duża władza samorządowa to nie są tylko duże miasta, aczkolwiek tutaj Prawo i Sprawiedliwość musi wyciągnąć wnioski na przyszłość i zastanowić się również nad tendencją młodych. Ale proszę spojrzeć na Kraków. Kandydat Gibała z poparciem tydzień temu pani byłej premier Beaty Szydło, która powiedziała, że nie miałaby żadnego problemu, aby zagłosować na pana Gibałę. Taka jest prawda, więc też ta tendencja pokazała, że pan Gibała osiągał... Ale Małgorzata Wasserman nie chciała głosować na Łukasza Gibałę. Ja rozumiem to, ale tutaj pani premier, ja za panią Małgorzatę Wasserman nie będę się opowiadała, ale pani premier Beata Szydło jasno powiedziała, że tego problemu by nie miała i to jakoś nie spowodowało, żeby ten elektorat odpłynął od pana kandydata Gibały. Plus myślę, że też przyjdzie czas na wnioski dotyczące, jakie kategorie wiekowe głosowały, bo tutaj już widzimy po Krakowie, że jednak sporo gro ludzi młodych poszło głosować właśnie na pana Gibałę. Zanim oddam głos pozostałym gościom, to jeszcze a propos Łukasza Gibały. Skoro pani wypowiada się w ten sposób, skoro Beata Szydło mówi, że nie miałaby problemów z poparciem Łukasza Gibały, ogromny potencjał polityczny. Widzimy to zresztą po wynikach. To może trzeba Łukasza Gibałę przyjąć do PiS-u. Ale to takie decyzje nie zapadają w gronie ze mną. Ale pani byłaby za? Gdyby się zgłosił, Łukasz Gibała przychodzi, chce do PiS-u. Ja, panie redaktorze, jestem za każdym, kto chciałby wstępować do Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o konkretnych kandydatów, bo uważam, że władza samorządowa, tak jak zresztą o tym mówił bardzo często Andrzej Śliwka, kandydat na prezydenta Elbląga, kostka brukowa czy chodnik nie będzie naprawiony przez konkretnego polityka, który będzie w ramach różnych relacji, tylko dobrego włodarza samorządowego. I o tym właśnie były te wybory samorządowe. Jeszcze jedno zdanie a propos frekwencji. Uważam, że ta frekwencja byłaby wyższa, i kobiety byłyby jeszcze mocniej zaktywizowane do tego, aby do tych wyborów samorządowych pójść, bo jednak wybory parlamentarne też poniekąd przekładały się na różne tematy związane z kobietami. Zresztą wiele kobiet startowało, gro kobiet startowało w tych wyborach samorządowych, gdyby odpowiednie działania, myślę, koalicji w ramach spraw kobiecych, o których mówili w wyborach parlamentarnych. To się nie stało przez pół roku, więc myślę, że też ta niska frekwencja była tym spowodowana. O kobietach za chwilę. Bardzo ciekawy wątek. Ja może korzystając z tej sytuacji chciałbym zaapelować, tak podsumowująco już tej dyskusji, do pana Adriana Zandberga, do polityków partii Razem, którzy przez ostatnie dni przekonywali mnie, że politycy PiSu nie popierali tak naprawdę Łukasza Gibały, że tak naprawdę Łukasz Gibała to nie ma nic wspólnego z PiSem, no bo przecież chciał ten PiS otoczyć kordonem sanitarnym, kpił z Lecha Kaczyńskiego, śmiał się i wielokrotnie mówił, że w ogóle PiS powinien zostać zmarginalizowany. Nawet w Onecie mówił, że Jarosław Kaczyński kojarzy mu się z dewastacją Polski. Dokładnie. Więc gratuluję tej koalicji, mam nadzieję na refleksję niektórych polityków po stronie demokratycznej i bardzo się cieszę z tych wyników w Krakowie, bo znam tę specyfikę miasta, wiem jakim kandydatem jest Łukasz Gibała i wiem jaką tragedią dla miasta byłoby, gdyby został prezydentem, a po raz kolejny mądrość tutaj krakowian zwyciężyła, bardzo się z tego cieszę. Natomiast to nie jest tak, jak mówiła pani poseł Semeniuk, że PiS przegrywa tylko w matecznikach koalicji rządzącej. PiS przegrywa też w swoich dotychczasowych matecznikach. Przegrał w Zakopanem, przegrał w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie tam nawet marszałek Karczewski chwalił się, że zaraz będzie zwycięstwo. Przegrali w dużych miastach, przegrali w najmniejszych miejscowościach i to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Polaków. O kobietach za chwilę, o Krakowie również za chwilę, ale teraz poseł Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska też, z tego co właśnie mówi tutaj pani poseł, nie może czuć się zwycięzcą tych wyborów, no bo w bezwzględnych liczbach w skali całego kraju wygrało Prawo i Sprawiedliwość. No, mówimy tutaj o wyborach z pierwszej tury i to głównie mówimy tutaj o kwestii dotyczącej takich globalnych wyników sejmikowych, ale co do zasady PiS jest dzisiaj partią, która poddana jest coraz głębszej erozji. PiS z mimo tej erozji cały czas kolejne wybory wygrywa. Ale to jest pyrrhusowe zwycięstwo. No, że zacytuję króla Pyrrhusa, jeszcze jedno takie zwycięstwo i przepadniemy. PiS z wyborów na wyborów, z wyborów na wybory zwija się. Wygraliśmy bezwzględnie drugą turę i tutaj Koalicja Obywatelska może czuć głęboką satysfakcję i rzeczywiście PiS przegrywa w swoich matecznikach, to jest dobrze powiedziane. PiS przegrał nawet w Zamościu, zaangażował się tam Przemysław Czarnek tak bardzo aktywnie i wydawało mu się, że to jest takie miejsce, w którym nie można przegrać i przegrał Zakopane, że powtórzę... No, ale sejmik na Lubelszczyźnie to jest jednak sukces Przemysława Czarnka. Rzeszów, Kielce... To są te miejsca. Radom. Radom wydawało się PiS-owi, że zostanie odbity i tutaj poniósł PiS sromotną porażkę w drugiej turze. Radosław Wilczowski poparcie ponad 60%. Tak. I tak samo Koalicja Obywatelska zwiększyła swój potencjał w miastach mniejszych. Mamy dużo większą liczbę burmistrzów. Mamy dużo większą liczbę wójtów po pierwszych i drugich turach. Zatem tutaj nie ma co dyskutować i nie ma co zaklinać rzeczywistości. Wygraliśmy te wybory. Ja się z tego oczywiście cieszę, co nie znaczy, że przed nami nie ma wyzwań. Oczywiście są. Proszę pamiętać, że PiS to jest taka partia, która przez 8 lat na niespotykaną skalę zawłaszczyła państwo, zawłaszczyła wszystkie instytucje, opływała w zasoby finansowe. To państwo, dziennikarze, pokazujecie, jak bardzo intensywnie angażowały się nawet spółki Skarbu Państwa w funkcjonowanie PiS-u. 3 miliardy na media publiczne jeszcze za końcówki PiS-u to jest przecież w jakimś sensie subwencja na PiS. Państwo, ale jeżeli spojrzymy, jeżeli spojrzymy na tego typu zaangażowanie rozmaitych środków w funkcjonowanie PiS-u, no to oczywiście, że ten proces erozji PiS-u będzie trwał. To jest cały czas bardzo duża partia, to jest cały czas partia, która oczywiście posiada swoje zasoby. Ale wracając jeszcze na moment do Krakowa, bo to jest taka bardzo dobra ilustracja klęski PiS-u. PiS tak intensywnie przegrywa, że nawet chciał się chwycić Gibały z ruchu Palikota. No do tej pory, co warto zwrócić uwagę, kandydaci PiS-u wchodzili do drugiej tury z Jackiem Majchrowskim. Nie, to nie było, oczywiście nie było żadnego problemu. Czy to była pani Wasserman, czy wcześniej inni kandydaci, przynajmniej walczyli o drugą turę, byli w tej drugiej turze. Teraz nie mieliśmy w Krakowie takiego problemu. No i konkludując, to muszę powiedzieć, że jest to swego rodzaju naprawdę coming out pani Szydło, byłej premier, która zakochała się w działaczu ruchu Palikota. Jest to nowe zjawisko, jeżeli chodzi o funkcjonowanie PiS-u i to jest najlepsza ilustracja, jak bardzo PiS jest głodny jakiegokolwiek sukcesu wyborczego. Tylko pytanie, czy Koalicja Obywatelska ma się z czego cieszyć, skoro duża partia będąca u władzy musi przepychać się o zwycięstwo z bezpartyjnym człowiekiem, z człowiekiem, który gdzieś tam skacze od partii do partii. No nie, no, panie redaktorze, już się okazuje, że nie bezpartyjnym, bo się PiS przykleił do... Proszę mi powiedzieć, kiedy Platforma Obywatelska dobrego posła Gibały. Jacek Majchrowski, czy nie był człowiekiem, który współpracował z Platformą? Tak samo współpracował z wieloma środowiskami. Mogę powiedzieć, że najbliżej to moje środowisko polityczne współpracowało z Jackiem Majchrowskim. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest chyba taki pierwszy raz, kiedy Platforma Obywatelska wygrywa w Krakowie. Wygrywa tam kandydat z ich własnego szyldu. I to myślę, że jest raczej sukces koalicji partii demokratycznych nad kandydatem popieranym przez PiS niż odwrotnie. Za chwilę głos oddam pani poseł, ale muszę dopytać w takim razie jeszcze o jedną rzecz. Czy będzie w takim razie nowa miotła w krakowskim magistracie, która wywietrzy ten tytoniowy zaduch z gabinetu prezydenta Majchrowskiego? Czy jednak będzie współpraca z tymi ludźmi, którzy od wielu lat w krakowskim magistracie zasiadają? Jeśli będzie współpraca, to pewnie z tymi, którzy świetnie sobie przez ostatnie lata radzili. Ja wiem, jak Kraków doskonale się rozwijał, jak Kraków rozwija się nadal. Ale czy wiceprezydent, na przykład Kulik, zostanie? Nie mam pojęcia. To już jest decyzja pana prezydenta elekta Miszalskiego, jego ekipy. Natomiast to też ciekawe, że po kolejnych latach, pewnie po 5, mam nadzieję, że ta kadencja też nie będzie wydłużona, będziemy mieli kolejne zmiany w kolejnych magistratach, w kolejnych miastach. I tutaj te wybory pokazały, na przykładzie Krakowa między innymi, że mamy do czynienia ze sporą zmianą pokoleniową w polskiej polityce. I ta zmiana pokoleniowa idzie od samorządów. Nie tylko na poziomie miast, czego przykładem jest też Kraków, ale na poziomie rad miast, rad powiatów czy sejmików wojewódzkich. I to jest kolejny bardzo dobry przykład. No i partie powinny móc tylko nad tym po prostu jak najszybciej nadążyć. Pani Olga Semeniuk-Patkowska, jest pani dumna z tego, że kobiety wygrały wybory w Trójmieście? Zanim przejdziemy do tematu kobiet, to chciałabym jeszcze podsumować tutaj wypowiedzi moich. Ale proszę mnie nie przerywać, panie pośle, bo ja starałam się słuchać do końca. Choć nie było łatwo, bo widziałem, że już pani rwała się do zabrania głosu. Tak, tych wszystkich tutaj wniosków pana posła i jednego i drugiego. O tym, że Prawo i Sprawiedliwość się zwija, słyszę od przynajmniej 15 lat. Bardzo byście tego chcieli. Zresztą przewidywaliście, że w pierwszej turze wyborów samorządowych wygramy tylko na Podkarpaciu. Takie były wasze jakieś sondaże w kuluarach. Słyszałam, że PiS-u już nie ma. No, okazuje się, że jednak z PiS-em musicie walczyć w wielu regionach i w pierwszej turze te 166 powiatów jednak wygrało. Mówił pan o telewizji. Ja bym jednak nie mówiła tak dużo o publicznej telewizji, ponieważ 0,5 miliarda złotych, które z rezerwy celowej teraz przekierowaliście na pracowników, nie trafiają do pracowników. Byłam ostatnio w nowej wersji TVP i tam usłyszałam od pracowników, że od grudnia nie otrzymują wynagrodzeń finansowych. Ale proszę mi nie przerywać i potem będzie na pewno miał pan czas, żeby się tego odnieść, więc dobrze by było, żebyście po prostu zaczęli w końcu płacić i też w sposób legalny te środki nie z rezerwy celowej, tylko na początku przed głosowaniem budżetowym przyjmowali środki na telewizję. Ja za chwileczkę się wam... Panie redaktorze, czy mogę prosić? Ale czy mogę prosić, żeby jednak pani dokończyła, a potem Mariusz Witczak. Ale krzyku i tak nikt nie ogląda. Będzie pan miał możliwość odniesienia się do tego. Jastrzębie Zdrój, Wieliczka, Świdnik, Opoczno, Biłgoraj to są tylko przypadki. Siedlce to są przypadki, gdzie żeśmy w Siedlcach odbiliśmy przypadki bardzo dobre i pokazujące też prognozę tego, co się dzieje w momencie, kiedy tak naprawdę są u władzy, mają środki finansowe ze spółek Skarbu Państwa, mogą robić co chcą i jak chcą i jaki atak na nas medialny i ta monopolizacja też medialna jest wykonywana i się nagle okazuje, że jednak cały czas Prawo i Sprawiedliwość jest drugim poważnym graczem. Ale to jest taki sam monopol jak w kampanii prezydenckiej i w prezentowaniu w mediach publicznych Andrzeja Dudy, czy inny? Ja się nie będę odnosiła do kampanii prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ma pan kancelarię prezydenta, którą może pan pytać o konkretne kampanie. No, myślę, że trzeba o to zdanie pytać konkretne osoby, które były w sztabie wyborczym wyborczym i zajmowały się tą kampanią. Więc podsumowując, uważam, że przy tym ataku, który był wykonywany i przy tych prognozach, które były przez koalicję 13 grudnia prezentowane, to Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło bardzo dobre wyniki. Jeszcze raz podkreślam, druga tura wyborów w wielu miastach z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o kobiety, im więcej kobiet, tym dobrze, tym lepiej. Tylko ja uważam, że jednak sensowność zachowań w wyborach samorządowych jest bardzo ważna. Dlaczego w Gdyni przegrał prezydent Szczurek, który był prezydentem od 1998 roku, i przegrał również kandydat wspierany przez Platformę Obywatelską, a wygrała aktywistka z różnym poparciem różnych środowisk? No właśnie to pokazuje, że jednak kobiety coraz częściej są promowane, ale też potrzebne i zasysane przez środowiska wyborcze do tego, aby piastować wysokie stanowiska. Tak samo a ile było kobiet kandydatek z Prawa i Sprawiedliwości? No musielibyśmy policzyć, natomiast tych kandydatek jest z każdymi wyborami coraz więcej. Mam nadzieję, że przy wyborach do Europarlamentu również tych kobiet będzie więcej. Ja sama jestem przykładem zmiany też pokoleniowej w partii Prawo i Sprawiedliwość. Więcej kobiet w eurowyborach na listach Prawa i Sprawiedliwości? Mam nadzieję, że tak będzie. Beata Szydło? I do tego to proszę pytać panią europoseł Beatę Szydło, czy będzie startowała w kolejnych wyborach. Ja sobie życzę i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wystawi jak najwięcej kobiet w wyborach do Europarlamentu. Adwocem Miłosz Motyka, potem Mariusz Witczak. Pani poseł, akurat znam specyfikę, jak PiS się wspierał spółkami Skarbu Państwa, bym nie szafował takimi słowami, bo wygraliście na przykład w Myślenicach, nie wiem czy pani wie, ale wasz burmistrz urzędujący dorabiał przez ostatni rok spółce Orlen Upstream w Radzie Nadzorczej. Nie wiem, czy to jest najlepszy przykład do tego. To bardzo legalne i to pokazuje, jak traktowaliście samorząd. Odpowiednich podmiotów i organów. Nie, to pokazuje, jak traktowaliście spółki Skarbu Państwa. Myślę, że chętnie porozmawiamy o tym, co w Warszawie. Ale pozwólmy wiceministrowi. Nie, bo ta prawda boli i widać, pani wywołała temat, który no, raczej nie jest dla was zbyt optymistyczny. I to, że cieszycie się z tego, że gdzieś koalicja obywatelska przegrała na przykład z kandydatem obywatelskim, albo że na przykład w Legionowie kandydat Trzeciej Drogi wygrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, i to jest dla was asumpt do tego, żeby się cieszyć, pokazuje, w jakiej jesteście dzisiaj kondycji, że no, kolejna rzecz, no, nie potraficie budować sojuszy i nie potraficie budować prawdziwej współpracy na poziomie nie tylko rządu, bo ja przypominam, że mieliśmy mieć do czynienia z taką już kolejną kadencją długą Mateusza Morawieckiego, który miał większość. Nie widzę jej. Tak jest na przykładzie samorządów. Tak sejmików miało być więcej. Też słyszeliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie budowało jakieś szerokie koalicje. Nie ma żadnej koalicji w wielu sejmikach, bo PiS po prostu jest partią, która nie potrafi współpracować. I myślę, że to też pokazały te wybory. Jedyne, z czego potrafią się ucieszyć, to z tego, że gdzieś jeden kandydat koalicji demokratycznej wygrał z innym. No gratuluję. Poseł Mariusz Witczak zgłaszał chęć zabrania głosu i przechodzimy do kolejnego tematu. Ja tylko chciałem wtedy zareagować, dlatego że mówiąc o zawłaszczaniu państwa i budowaniu partii takiej omnipotentnej, PiS naprawdę zrealizował ten plan przez 8 lat w 100%. To była partia, która w sposób kompletnie nieuprawniony dominowała i w sposób nierówny dla innych podmiotów politycznych funkcjonowała na scenie politycznej. Mimo to już w 2018 roku w wyborach samorządowych PiS ponosił w różnych miejscach klęski i demokraci bronili się bardzo intensywnie, a teraz po tych wyborach możemy z pełną satysfakcją powiedzieć, że poprawiliśmy, ta cała strona demokratyczna z Koalicją Obywatelską na czele, poprawiliśmy swoje wyniki i przed PiS-em trudne czasy, dlatego że przed nami wybory europejskie, potem wybory prezydenckie i to będą wybory, które będzie PiS przegrywał, będzie redukował swój stan posiadania we wszystkich organach, w których funkcjonował. Więc przyszłość, delikatnie mówiąc, nie rysuje się jakoś szczególnie optymistycznie. A jak dla Koalicji Obywatelskiej rysuje się przyszłość, biorąc pod uwagę niższą frekwencję? No nie jest to chyba frekwencja zadowalająca, zwłaszcza na przykład we Wrocławiu, niższa niż w skali całego kraju. Nie jest ponad 37%. Zwycięstwo Jacka Sutryka. Jacek Sutryk mówił tak, wygrał otwarty, demokratyczno-obywatelski Wrocław, ale ta frekwencja każe myśleć, że jednak wcale ten Wrocław taki obywatelski chyba nie jest. No, mamy wszyscy tutaj ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o frekwencję i tu zgadzam się z panem redaktorem. Zresztą wszyscy mają w tej materii głęboki niedosyt. Trochę mógłbym powiedzieć, że nastąpiła demokracja po 15 października. ale też pojawiła się pewna demobilizacja. To znaczy wszyscy, mobilizując się wtedy, kiedy uważali, że państwo jest w tarapatach. Ta frekwencja była naprawdę imponująca. 15 października 75%. To jest naprawdę rekord i taką frekwencję chcielibyśmy we wszystkich wyborach oglądać. No i tutaj niestety ta frekwencja jest głęboko niesatysfakcjonująca. Wydaje mi się, że warto dyskutować. Akurat mam przyjemność w parlamencie zajmować się kodeksem wyborczym. Warto zastanawiać się nad instrumentami, które będą przyciągały do urn wyborczych ludzi młodych. Wydaje mi się, że przed nami jest bardzo poważna debata, jeżeli chodzi o głosowanie przez internet. To jest niełatwe przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę doświadczenia i praktykę różnych państw, ale mogę sobie wyobrazić, że ludzie młodzi, to pokolenie, które bardzo chętnie korzysta z aplikacji, bardzo chętnie korzysta ze smartfonów, mogłoby liczniej wziąć udział na przykład w wyborach samorządowych, gdybyśmy mieli w przyszłości głosowanie przez internet. Tak, i ta niska frekwencja, myślę, że dotknęła wszystkie partie porówno i nikt tutaj nie może być zadowolony. Ale to jest sukces Izabeli Bodnar, że z anonimowej praktycznie polityczki stała się postacią rozpoznawalną? Do Izabeli Bodnar przejdę, natomiast chciałbym jeszcze słowo o frekwencji, która ewidentnie widać w tym maratonie wyborczym. Zmęczyła, myślę, wyborców, a jeszcze przed nami jedne wybory. Natomiast Izabela Bodnar, no absolutnie tak. Jeśli wiele badań opinii publicznej, sondaży przed startem kampanii samorządowej nie dawało żadnych szans Izabeli Bodnar na to, żeby osiągnęła dobry wynik w pierwszej turze. Dostała się do drugiej tury, walczyła, więc to jest ewidentnie jej sukces i ona też pokazała zmianę we Wrocławiu, pokazała też potrzebę zmian. Myślę, powiedziała też, że to była kampania pełna hejtu kontra kandydat wspierany przez Koalicję Obywatelską. To w koalicji 15 października hejt, jakaś nienawiść. Specyfika kampanii. Nie sądzę, żeby... To myślę, że przez moment. Ja widziałem też miejscowości, w których dwóch kandydatów wywodzących się z jednej partii opozycyjnej akurat startowało wbrew sobie. To jest specyfika lokalnych społeczności. Natomiast widać tutaj, że przed nami wszystkimi jest spora praca do wykonania przed wyborami do Europarlamentu, żeby jeszcze raz mobilizować wyborców w niezwykle ważnych wyborach. W niezwykle ważnych wyborach, w których będziemy też decydowali o tym, czy zgadzamy się na politykę partii PiS w Parlamencie Europejskim, gdzie nie potrafi nie tylko budować sojuszy, ale niczego załatwić, a nawet jak się już na coś zgodzi w tej Brukseli, to w Warszawie mówi, że się nie zgodził, tak jak na Europejski Zielony Ład, a chociaż i tak ma tam komisarza, który dalej temu Zielonemu Ładowi przyklaskuje. Czy wybierzemy tych, którzy są faktycznie skuteczni i potrafią zmienić chociażby zasady Europejskiego Zielonego Ładu, jak koalicja 15 października. I to jest naprawdę niezwykle poważny wybór przed nami, szczególnie że w wielu państwach europejskich mogą wygrywać siły nie tylko eurosceptyczne, ale wręcz prorosyjskie siły, które będą dążyły do tego, żeby zdestabilizować Unię Europejską. A słabsza Unia Europejska to też mniejsze bezpieczeństwo Polski. Na to w tej kampanii powinniśmy zwrócić uwagę. Wybor europejski za moment, ale głos chciała zabrać Olga Semeniuk-Patkowska. Tak, Izabeli Bodnar, no w takim razie, że jesteście taką koalicją, która siebie wspiera, to może pani Izabela Bodnar powinna zostać wiceprezydentem u pana Jacka Sutryka. To tak pół żartem, pół... Ale może zawsze zrezygnować i zostać tym wiceprezydentem, jeżeli ma no, tak faktycznie... Tak, ale to może nie wypowiada się pan poseł za panią Izabelę Bodnar, bo wczoraj mówiła, że liczyła na o wiele lepszy wynik, czyli jednak w sercu miała Wrocław i chciała wygrać, ale może w ramach tej koalicji powinna zostać tym wiceprezydentem. Jej odpowiedź a propos hejtu to była odpowiedź na pytanie, a raczej na tezę Jacka Sutryka, który podsumowując i triumfując, że wygrał te wybory i to jeszcze w sposób miażdżący, spotkał się z niesamowitą falą hejtu. I to była odpowiedź Izabeli Bodnar, że został zaatakowany jej mąż i jej rodzina. Przyjemna wymiana zdań w koalicji absolutnie, która miała mieć wspólne fundamenty, dzisiaj okazuje się koalicją rywalizującą ze sobą. No to jest coś nieprawdopodobnego, że Prawo i Sprawiedliwość dostrzega, że jednak partie wchodzące w skład koalicji mają różne programy, mają różnych kandydatów, mają różne poglądy i wrażliwości. Tak wygląda prawdziwa koalicja. Wczoraj widziałam właśnie na tym polega ta koalicja i na tym polega różnica zdań. Wy na przykład mieliście jeden klub parlamentarny, a nie potrafiliście w sprawie ustaw rządowych zagłosować razem. To pokazuje, że was nie spajał program, was nie spajały kwestie personalne, was spajały tylko koryto. To ja w takim razie chciałbym oddać głos Mariuszowi Witczakowi. Czy rywalizacja we Wrocławiu wpłynie na losy Koalicji Obywatelskiej, skoro oboje kandydaci mówią o hejcie? Nie wpłynie. No, kampania to są emocje, kampania to są też takie momenty, w których no, dzieją się rzeczy, które nie mogą się dziać już po kampanii wyborczej. Myślę, że wieczór wyborczy już trochę zamykał ten okres dosyć takiej intensywnej kampanii i emocji, które temu towarzyszyły. Nie widzę tutaj najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o sensowną współpracę i o realizowanie naszych najważniejszych wyzwań dotyczących koalicji 15 października. Ja tylko chcę przy okazji pani poseł przypomnieć, że u was za dobrych waszych czasów, dla was dobrych, złych dla Polski, to minister potrafił zaatakować premiera. Więc wie pani, no to, że tam się pokłócili trochę kandydaci w kampanii wyborczej rywalizujący ze sobą w normalnych, demokratycznych regułach, nie jest jakimś spektakularnym przedsięwzięciem. Chyba dużo bardziej było to, jak na przykład minister Ziobro atakował premiera Morawieckiego i go, mówiąc wprost, przezywał w mediach. Do dzisiaj miękiszon to jest coś, co się będzie pewnie wielu waszym działaczom kojarzyło z Mateuszem Morawieckim. Na zamknięcie tematu pani Olga Semeniuk-Patkowska. Można patrzeć na wymianę zdań pomiędzy minister zdrowia, panią Izabelą Leszczyną, a chociażby Szymonem Hołownią w ramach składki zdrowotnej, ale też z uśmiechem można przyglądać się sytuacji kobiet, bo jestem członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji i tam z kolei znowu 4 czy 3 projekty ustaw, które będą w tym tygodniu procedowane. Zero wspólnego dialogu i zero wspólnych fundamentów. Kwota wolna od podatku. Tutaj znowu mamy różnicę. Wy w podstawowych rzeczach nie jesteście w stanie od początku, kiedy rządzicie, od grudnia, 13 grudnia de facto znaleźć wspólnego języka i te wymiany super zdań pomiędzy Lewicą, Trzecią Drogą, Platformą Obywatelską, gdzie ministrowie konstytucyjni tłumaczą się swoim partyjnym albo innym właśnie opcjom politycznym, to jest dopiero bazar, bo to tak można nazwać, bazar polityczny, który niestety już od kilku miesięcy trwa. Szanowni Państwo, to chciałbym, żebyśmy przechodząc już do kolejnego momentu dyskusji, Szanowni Państwo, momencik. Demokracja jest w Polsce, ale musi być sterowana i dzisiaj tą demokracją steruję ja. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tweet Donalda Tuska z wczoraj, który napisał tak: albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie, albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersje. O tym będą wybory europejskie, pisze Donald Tusk. Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów, napisał premier. I jeszcze chciałbym, żeby przy głosie pozostała Olga Semeniuk-Patkowska. Czy pani zgadza się z tym, co napisał premier? No ale z czym tutaj się zgadzać? Rozpoczął kampanię, bo próbuje zaktywizować jak najszerzej środowiska do tego, aby właśnie szły do eurowyborów. Zresztą wczorajszy jego tweet dotyczący frekwencji, że tutaj właśnie trzeba wyciągnąć te wnioski a propos frekwencji, no to jest przede wszystkim strach, bo miało być tak, miało być Podkarpacie albo nic w skali całego kraju. A się okazało, że jednak te 166 powiatów jest, jednak druga tura jest, jednak się Platforma musi namęczyć, mimo tego, że rządzi, no bo przecież w tej koalicji wiadomo, że Platforma jest najważniejsza, mimo tego, że mają dostęp do wszystkich środków finansowych, to jednak muszą się z tym Prawem i Sprawiedliwością liczyć i muszą jednak brać pod uwagę to, co mówią. No więc dla mnie to jest absolutnie tylko i wyłącznie rozpoczęcie już szeroko rozpowszechnionej kampanii do Europarlamentu. Panie ministrze, czemu nie chcecie iść z Koalicją Obywatelską do wyborów razem? A dlaczego mielibyśmy chcieć? No dlatego mnie pytam, dlaczego nie chcecie? Ale bo jesteśmy innym podmiotem politycznym. Ja nie rozumiem. Ale w tej samej frakcji, w tej samej koalicji podkreślacie za każdym razem, ile was łączy. Tak, ale mamy różne programy, jak już powiedziałem, i różny światopogląd. I tych różnic nie ukrywamy. Mamy własną podmiotowość. I to jest, myślę, bardzo uczciwe, panie redaktorze, postawienie sprawy w przeciwieństwie do na przykład takiej przybudówki suwerennej teraz, chociaż to nigdy ani to z suwerennością, ani to z Polską nie miało wiele wspólnego, jeśli chodzi o warstwę programową, tej partii pana Ziobry. No to jest w ogóle napinanie muskułów, a na końcu i tak zapisywanie się do jednego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a później skakanie sobie po tych politykach PiSu, jak Mateuszem Morawieckim ostatnio tam na Twitterze widziałem, wykpiwali z niego politycy z tej suwerennej Polski. Przecież tam, jeśli chodzi o ten komitet, to tam ich nic nie spaja. Nie spaja ich program, nie spaja ich jakakolwiek idea w sprawach ustaw rządowych, jak KPO potrafili zagłosować inaczej, wbrew programowi rządowemu ich spajało tylko i wyłącznie to, żeby można było wspólnie powalczyć o jakieś stołki. A my mamy różne poglądy, dlatego startujemy w tych wyborach oddzielnie. Zresztą, panie redaktorze, arytmetyka też jest bezwzględna. Gdybyśmy przyjęli takie rozwiązanie jak jednej listy w wyborach parlamentarnych, to nie wiem, czy dzisiaj koalicja miałaby na tyle mandatów, by móc sprawować władzę, a 3 listy właśnie sprawiły, że mieliśmy tę różnorodność i prawdziwy wybór mieli Polacy w tych wyborach. To było rozwiązanie skuteczne. To było rozwiązanie, które przyniosło nam zwycięstwo. Jesteśmy podmiotowymi partiami, podmiotowymi organizacjami. Potrafimy ze sobą współpracować, ale też tak, to prawda, mamy różne zdania. I więcej was różni niż łączy. Więcej nas łączy niż nas różni, ale mówimy uczciwie Polakom, każdemu, kto na nas głosował, że będziemy walczyć o te punkty programowe, za którymi oni się opowiedzieli. I to jest uczciwe postawienie sprawy, to jest po prostu ta normalność. To jest też dochowanie wierności naszym postanowieniom, wbrew tym kłamstwom Prawa i Sprawiedliwości, że my się kłócimy. Nie, potrafimy się różnić, bo na tym polega koalicja. Gdybyśmy mieli we wszystkich sprawach jedno zdanie, to byliśmy w jednej partii. To jest też szacunek wobec siebie i myślę, że... Poseł Żukowska i Szymon Hołownia między sobą mieli ten szacunek. Nie, ale przed kwiatami były inne sformułowania, nie będę tutaj przytaczać. Pani Żukowska przekazała zgodnie ze swoją obietnicą, bardzo mnie cieszą. Nie widziałem natomiast, by Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro po niejednym głosowaniu w Sejmie podawali sobie ręce. A ja nie widziałam słów. Tam nie było słów, nawet tak, sympatii. Tak wulgarnych na Twitterze pomiędzy politykami i marszałkiem Sejmu. Powiedzmy to sobie wprost. W ogóle... Przecież wszyscy to pani poseł wiedzą. Oni się szczerze nienawidzą. Panie ministrze, oni się szczerze nienawidzą. Ale mogą się nienawidzić, ale jednak spójność tego bloku jest zachowana. A wy deklarujecie, że się kochacie. A tutaj jednak tej spójności, chociażby w kwestii aborcji, startu do wyborów, tej spójności ja nie widzę. No bo mamy różne poglądy na sprawę aborcji i to jest absolutnie naturalne. Natomiast tych słów obraźliwych w obozie dotychczas rządzącym było mnóstwo. To były seriale wręcz, albo całe filmy wzajemnych waśni i nienawiści. I dzisiaj widać, że tam chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby maksymalnie zmarginalizować jedną z partii. Prawo i Sprawiedliwość wie, że taka suwerenna Polska sobie nie poradzi bez Prawa i Sprawiedliwości. No i na pewno będzie tak, że będą się nawzajem wyniszczać, a przecież chodzi tylko i wyłącznie o to liderom w tej formacyjce, żeby złapać sukcesję po prezesie Kaczyńskim. To jest dzisiaj podstawowe zadanie dla polityków PiS-u. To a propos marginalizacji, żebyśmy w tej części dyskusji nie marginalizowali posła Mariusza Witczaka, chciałem zapytać, kto z Koalicji Obywatelskiej będzie lokomotywą wyborczą w tych eurowyborach? Bo patrząc na to, jak wielu z waszych liderów jest zaangażowanych w różnego rodzaju projekty, czy chociażby w zasiadanie w rządzie, to mam wrażenie, że jednak mocniejsze lokomotywy będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. To jest tylko wrażenie. Dobrze, że pan redaktor mówi, że ma wrażenie, bo PiS ma bardzo mało do powiedzenia Polkom i Polakom w sprawach europejskich, tym bardziej, że jest partią, która ponosi 100% odpowiedzialność za polskie kłopoty na arenie międzynarodowej, w tym w strukturach międzynarodowych, tych, które dotyczą instytucji unijnych. Przez PiS nie mieliśmy KPO i dużo by nie brakowało, żebyśmy stracili ogromne cywilizacyjne pieniądze dla Polski, dlatego że PiS krok po kroku zawalał wszystkie relacje, jeżeli chodzi o struktury unijne i zawalał wszystkie kwestie dotyczące pozyskania pieniędzy dla Polski, które zwyczajnie nam się należały. Więc tutaj w zasadzie kampania PiS-u będzie skazana na straszenie Polaków Unią, na straszenie Polaków kwestiami dominacji Niemiec, no bo to jest taka naczelna fobia PiS-u, z którą PiS cały czas maszeruje. To będzie próba podziałów, to będzie próba straszenia Polaków rozmaitymi zjawiskami wymyślonymi, wyimaginowanymi. Dzisiaj zresztą to widzimy, no bo Zielony Ład autorstwa PiS-u tutaj w Warszawie, przyznany przez PiS i komisarza Wojciechowskiego, który przez lata przecież był ikoną PiS-u, jeżeli chodzi o kwestie unijne i był obwożony wszędzie na każdą imprezę pisowską i pokazywany jako geniusz strategii unijnej dotyczącej rolnictwa i tutaj nagle został zrzucony z sań, no bo PiS doszedł do wniosku, że w orwellowski sposób będzie odwracał znaczenia, że powie, że białe jest czarne, a czarne jest białe. I to jest taktyka PiSu. Zatem na wybory europejskie PiS będzie właśnie organizował nam takie wyimaginowane problemy, żeby straszyć Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to my w tym tygodniu, panie redaktorze, ujawnimy te nasze lokomotywy, o które pan pyta. W tym tygodniu, czyli kiedy? No w tym tygodniu, bo... Ale bardziej wtorek, środa, czy może piątek? Dzisiaj będzie zarząd krajowy, jutro mamy wyjazdowe posiedzenie klubu, w środę Radę Krajową. Także do końca tygodnia zakończymy ten cykl. A tak naprawdę do środy włącznie tych najważniejszych decyzji dotyczących wyborów europejskich. Jesteśmy bardzo dobrze do tych wyborów przygotowani, natomiast chcę powiedzieć, że wszyscy naprawdę dosyć mocno musimy się zatroszczyć o mobilizację i o frekwencję, bo przypomnę te wybory 5 lat temu do Europarlamentu, jak na wybory europejskie cieszyły się dosyć dużą frekwencją i mobilizacją. Była dosyć istotna polaryzacja 5 lat temu, ale to trochę też tak było, że te wybory poprzedzały wybory parlamentarne. Dzisiaj jesteśmy właśnie w tym cyklu takim, który zmobilizował ludzi 15 października, a potem niestety wszyscy się ucieszyli, że jest demokracja, jest normalnie. Tu o demokrację i o normalność trzeba bardzo mocno walczyć. Demokracja, wybory były gminy w naszej dyskusji, powiaty, miasta, województwa. Rozmawialiśmy o Polsce, Europie, ale teraz musimy przenieść się w takim razie na koniec naszej rozmowy do Stanów Zjednoczonych, bo zastanawiam się, kto w końcu bardziej przyczynił się do głosowania Republikanów za pomocą dla Ukrainy. Tweet Donalda Tuska, czy jednak wizyta prezydenta Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa? Olga Semeniuk-Patkowska. Panie redaktorze, chyba słychać. No, tweet Donalda Tuska, no to przecież to jest jakiś absolutny żart. Ja przede wszystkim cieszę się, że w ogóle Stany Zjednoczone podjęły taką decyzję, ponieważ ta pomoc jest niezmiernie potrzebna, jeżeli Andrzej Duda przekonał Donalda Trumpa? Myślę, że duży wpływ wizyta Andrzeja Dudy miała. Ale trumpiści głosowali przeciw. Bardzo duży wpływ miała wizyta Andrzeja Dudy. Natomiast jeszcze raz podkreślam o wartości, jaką są te środki finansowe w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie, być może za chwileczkę na Pacyfiku i między Rosją a Ukrainą, która toczy się i niestety przybiera charakter wojny gospodarczej, który będzie się przekładał na funkcjonowanie i jakość życia Europejczyków. Więc te środki finansowe mnie bardzo cieszą. Przypominam tylko, że ponad rok temu Niemcy mówiły o planie odbudowy Ukrainy. Miał być stworzony taki program, w którym to Niemcy miały odgrywać najważniejszą rolę. Dzisiaj znowu okazuje się, że największy potencjał i największa forma wsparcia płynie ze strony Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że te środki zostaną w odpowiedni sposób spożytkowane, tak aby jak najszybciej doprowadzić do fiaska i przegranej Rosji. Nie wiem, czy to jest dzisiaj możliwe, ponieważ ta wojna ma charakter absolutnie i przybrała charakter permanentny, ale muszę jeszcze się odnieść do kwestii związanych z kampanią do Europarlamentu, bo tutaj moi przedmówcy mieli dużo do powiedzenia. Ja myślę, że największym problemem dzisiaj koalicji 13 grudnia będą rolnicy, którzy zostali zbagatelizowani, bo to oni wydali żółtą kartkę Platformie Obywatelskiej w pierwszej turze wyborów samorządowych. Pakt migracyjny, dyrektywy budynkowe, to wszystko będzie przekładało się na głosowanie w wyborach do Europarlamentu i zgodzę się z jednym, to są bardzo ważne wybory i myślę, że Platforma powinna trochę mieć więcej pokory, bo te wybory mogą ich w wynikach zaskoczyć. Miłosz Motyka, Andrzej Duda przekonał Donalda Trumpa? Swoją nienagalną angielszczyzną. Ale bez żartów. Ale to był żart? No, tak pan to redaktor odebrał? Nie wiem dlaczego. No myślę, że to pokazuje najlepiej powagę tej sytuacji. Już odłóżmy na półkę te bajki o tym, że Andrzej Duda kogokolwiek przekonał. Dobrze, że to głosowanie, które już było na szczęście zaplanowane wcześniej, wreszcie się odbyło. Tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, trumpiści głosowali przeciwko. Ci, którzy są związani z panem prezydentem byłym Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, głosowali przeciwko, więc nie wiem o jakim przekonywaniu kogokolwiek tu można mówić. Dobrze, że ta pomoc jest. Mam nadzieję, że nie za późno. Ona jest absolutnie niezbędna na froncie. Ta pomoc jest potrzebna również kompleksowo w wielu aspektach, szczególnie w przestrzeni energetycznej. Ostatnie ataki Rosji na infrastrukturę krytyczną Ukrainy były największe od początku wojny. No i widać, że ta pomoc jest potrzebna absolutnie kompleksowo. I dobrze, że Stany Zjednoczone ją przekazują. To jest też, myślę, sygnał dla państw unijnych, aby wzmocnić wysiłki na rzecz naszego bezpieczeństwa. Wygrana Ukrainy leży w naszym interesie, w interesie Polski, w interesie naszego regionu. Wygrana Rosji to jest, liczę, że do niej nie dojdzie, absolutna tragedia dla całego naszego regionu. I tu myślę wysiłki wszystkich, niezależnie od tego, jaką formację polityczną reprezentują, powinny być skierowane w tę stronę, by maksymalnie wszystkie państwa Unii Europejskiej pomogły Ukrainie wygrać tę wojnę. Ostatni głos w tej dyskusji poseł Mariusz Witczak w kwestii Andrzeja Dudy i Donalda Tuska. Czyli głos jest słyszalny bardziej w Stanach Zjednoczonych i ewentualnie adwocem do pani poseł w kwestii rolników. Czy to jest dla was żółta kartka? Sprawa rolników została zamknięta, jest oczywista. 100% winy ponosi PiS za dzisiejszą sytuację rolników, bo afera zbożowa zarządów PiS-u, Zielony Ład autorstwa PiS-u. I tutaj nie ma co więcej dyskutować. Jeżeli chodzi o wizytę Andrzeja Dudy, no to ja powiem szczerze, że ja jestem dosyć sceptyczny co do pomysłu, który został zrealizowany, że spotkał się Andrzej Duda z Donaldem Trumpem, no bo w jakimś sensie wziął udział jednak w kampanii Donalda Trumpa i to zostanie pewnie jeszcze w najbliższych tygodniach wykorzystane. Natomiast jego wizyta i spotkanie nie miało nic wspólnego z decyzją senatora, spikera Johnsona, dlatego że już ładnych 10 dni temu zapowiedział, że będzie przygotowywał posiedzenie Izby Reprezentantów, tak żeby jednak te pakty dotyczące pomocy, bo to nie tylko Ukraina, ale jeszcze Izrael, Tajwan, żeby te pakty finansowe przygotować. Prawda jest taka, o której pan redaktor przed chwilą powiedział, mianowicie ci zagorzali trumpiści no, rzucili się na spikera, bardzo go krytykowali po tym głosowaniu, czuli się zawiedzeni i zdradzeni. Zatem to nie jest tak, że akurat ta wizyta czy ta rozmowa przekonała większość, no bo tylko 100 przedstawicieli Partii Republikańskiej zagłosowało, tam ponad chyba 101 czy 102 za tym paktem, reszta nie. I tutaj był taki sojusz ponad podziałami demokratów i republikanów, który zbudował większość przy większym udziale demokratów. Natomiast jedna rzecz mnie fascynuje, bo chciałem zadać pani poseł pytanie, ponieważ pani poseł nie pan jest od zadawania pytań, panie pośle. Zrobiła z Andrzeja Dudy Wojciecha Jaruzelskiego, bo co jakiś czas mówi koalicja 13 grudnia, tylko przypomnę, że myśmy w parlamencie, ponieważ to był ten krok konstytucyjny, premiera wybrali 12, a 13 Andrzej Duda zdecydował się ze względu na swoje wyjazdy zagraniczne przygotować zaprzysiężenie rządu, więc nie dosyć, że trumpista, to jeszcze pani poseł z Andrzeja Dudy ja robi Jaruzelskiego. Gratuluję. O tych bzdurach, o których mówi pan poseł, wolałabym porozmawiać o rolnikach. Zbyt mało pokory, wybory do Europarlamentu pokażą. Ja jestem krytyczny wobec Andrzeja Dudy, ale żeby Jaruzelskiego z niego robić, pani poseł, to... Rolnicy wydali nie tą kartkę. Mam nadzieję, że w wyborach do Europarlamentu pokażą czerwoną. Nie prowadziliście dialogu, Donald Tusk unikał kontaktu. Ministerstwo Rolnictwa, pan Kołodziejczak, który miał być tutaj guru rolników, okazał się człowiekiem, który na tece ministerialnej nie potrafi nic dla rolników zrobić i to mówią wszędzie, w gminach, w powiatach, ale również w dużych miastach, panie pośle. Skoro panowie nie chcą się odnieść, to ja bym chciał tylko zaapelować o to, żeby tak jak tutaj poseł Witczak mówił, że ponad podziałami głosowano w Stanach Zjednoczonych za pomocą Ukrainie. No to ciekawe, czy tak ponad podziałami można by oczekiwać głosowania w polskim parlamencie. A w tej dyskusji udział wzięli Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga oraz Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.